Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu. Tym razem czytanie dotyczy Was. Jeżeli stoicie przed jakąś decyzją, to po prostu temat czytania, czy podjąć tą decyzję. Oczywiście najlepiej, żebyście tą decyzję podjęli w oparciu o to, co wewnętrznie wiecie, ale być może to czytanie w jakiś sposób Wam pomoże podjąć tą decyzję dla tych oczywiście, którzy przed taką decyzją stoją. Czyli zobaczymy argumenty za i argumenty przeciw, niezależnie tematu, prawda, czego ta decyzja będzie dotyczyła. Więc zobaczymy, jak wyjdzie jedynka, król kielichów i jaspis dalmatyńczyk. Dwójka, czwórka mieczy, agat muszlowy. I trójeczka, słońce, jaspis leopardzki. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, zatrzymujcie film, ja już będę powoli zaczynać. Witam jedynki. I teraz Wasza sytuacja wyjściowa. No, na pewno chcecie podjąć tutaj decyzję z pozycji umysłu, chcecie, żeby ta decyzja była logiczna, trzeźwa, racjonalna. Czyli decyzję tutaj potrzebujecie podjąć logiczną, racjonalną, chcecie ją podjąć na trzeźwo. Czyli nie chcecie tutaj na pewno podjąć pochopnej decyzji i nie chcecie w tej sytuacji działać pod wpływem emocji. Coś jeszcze? Natomiast widać, że stoicie na straży w zakresie podjęcia tej decyzji i w ochronnej skorupie siedzicie. Czyli widać, że czegokolwiek ta decyzja tutaj dotyczy, bo dla każdego będzie dotyczyła czegoś innego, to tak czy inaczej w aspekcie tej decyzji stoicie na straży. Staracie się ją podjąć z pozycji umysłu i chcecie, żeby to była decyzja rozsądna. Ale macie problem z podjęciem tej decyzji, bo siedzicie w ochronnej skorupie, w skorupie ślimaka. To taka jest wasza wyjściowa sytuacja, więc najprawdopodobniej ciężko wam ją podjąć. I teraz argumenty przemawiające za podjęciem tej decyzji to że trzeba ją podjąć. Przesuńmy. I argumenty przeciw. Prawdopodobnie decyzja dotyczy spraw miłosnych i jeżeli nie możecie się zdecydować, jaką decyzję tutaj podjąć w sprawach uczuciowych, to argumentem za jest taki, że jeżeli to dotyczy jakiejś osoby, to najprawdopodobniej prognozy, jeżeli chodzi o uczucia, tutaj są dobre. Co ciekawe, waszą kartą wyjściową jest król kielichów i król kielichów teraz wypadł. Czyli wielu z was tutaj ma uczucia do kogoś i nie wiecie, co robić. Nie możecie się zdecydować, nie wiem, czy otworzyć się na tą osobę, czy relację. Więc pierwszym argumentem jest za to, że ta osoba uczucia dla was ma. Więc jeżeli jesteście niepewni co do tej osoby, to ta osoba uczucia dla was ma. Jakaś reklama.
Drugim argumentem za jest, że czujecie rozczarowanie, że z tą osobą nie jesteście. Więc też, żeby z tego rozczarowania wyjść, no to potrzebujecie właśnie tą decyzję podjąć. Bo tutaj widać jakieś ewidentnie wasze niespełnione nadzieje w aspekcie spotykania się z kimś, czy bycia z kimś. I argumentem za tutaj będzie słuchanie intuicji. Jeżeli wam intuicja podpowiada, że ta osoba ma dla was uczucia, bo najprawdopodobniej ma w tym królu kielichów i tu prognozy są dobre, to ważne, żebyście tej intuicji posłuchali. No co innego, jeżeli wam intuicja podpowiada co innego, że prognozy są złe, ale tutaj wygląda na to, że prognozy jak najbardziej są dobre. I król buław argumentem za może być ta pasja, którą tutaj macie dla tej osoby, ta osoba dla was też. I to tak jakby was ten król buław zachęcał właśnie do podjęcia tej decyzji i działań. I jakiejś większej pewności siebie, bo widać, że się nie angażujecie w to. I nie podejmujecie działań, czyli jakby nie staracie się o tą osobę, o tą sytuację. Więc argumenty, myślę, są jak najbardziej za. A jeżeli chodzi o argumenty przeciw, to tutaj jest taka możliwość, że jesteście w sytuacji jakiegoś trójkąta miłosnego w trójce mieczy i się zastanawiacie, czy to ma sens. Natomiast może być też tak, że mocno jesteście w głowie, doświadczacie jakichś obsesyjnych myśli. Może być też tak, że boicie się zranienia albo czujecie się zranieni w tej sytuacji. Może was tu powstrzymywać właśnie jakaś silna trauma lub aspekt trzeciej osoby w tej sytuacji, że możecie bać się, że ta osoba na przykład nie odejdzie od kogoś innego. Albo możecie się tu bać, że zostaniecie zdradzeni, że doświadczycie jakiegoś tutaj cierpienia. Tak, więc jest tutaj po prostu wasze takie duże zagubienie w tej sytuacji i w tej trójce mieczy nie musi chodzić o trójkąt miłosny, choć może, bo tu się pokazuje jakieś zagubienie i niezdecydowanie. Więc ewidentnie nie możecie się zdecydować, jesteście zagubieni, jeżeli chodzi o podjęcie tej decyzji. Jesteście też w procesie transformacji. Argumenty przeciw. Dziewiątka monet w odwrocie. Może być tak, że niektórzy z was boją, że stracą swoją niezależność. Niektórzy z was boją się, że popadną w jakąś zależność emocjonalną. I że nie doczekają się tutaj spełnienia, że jak podejmą tą decyzję, to może się uzależnią od kogoś emocjonalnie, stracą swoją niezależność i może stracą swoje dobre samopoczucie, bo wielu z was może jest samych i wcale tak bardzo z tego powodu nie cierpicie. Ale jeżeli chodzi o argumenty przeciw, to również może być tak, że znajdujecie się jeszcze w procesie transformacji i może jeszcze potrzebujecie zaczekać, aż ta transformacja się zakończy, bo tutaj, moi drodzy, pokazuje się lęk przed bliskością u was. Czyli lęk przed bliskością i lęk przed okazaniem uczuć tej osobie was tutaj blokuje. No po prostu jest tutaj jakieś zawieszenie sytuacji, czujecie niezadowolenie i za bardzo siedzicie w tej ochronnej skorupie po prostu. Czyli tkwicie tutaj w takiej strefie bezpieczeństwa i to powoduje zawieszenie spraw tej sytuacji. Więc ja myślę, że jeżeli tutaj zastanawiacie się
Czy się otworzyć na jakąś osobę, na jakąś sytuację miłosną i czy podjąć działanie, to myślę, że tak. Że argumenty są jak najbardziej za tak, na tak, żeby tą decyzję podjąć i wtedy macie szansę z tego niezadowolenia wyjść i przełamać tutaj to zawieszenie spraw. Czyli trzeba byłoby tutaj podjąć działanie w Królu Buław, bardziej uwierzyć w siebie, w swoją osobistą moc i bardziej się w to wszystko zaangażować, czy po prostu popracować nad sobą w zakresie tutaj jakiejś większej pewności siebie. Posłuchać intuicji, bo jeżeli to dotyczy uczuć, to prognozy są dobre, tylko trzeba byłoby wyjść z ochronnej skorupy i podjąć działanie. Oczywiście zrobicie jak chcecie, dajcie znać w komentarzach, dajcie łapkę w górę, jak to z wami rezonuje, czy wam się podobało. Oczywiście jest to ogólne czytanie, więc różnie może być. Więc trzymam kciuki za podjęcie tej decyzji. Jeżeli potrzebujecie indywidualnego wglądu, napiszcie na maila. Tymczasem trzymam kciuki za właściwą decyzję i słyszymy się kolejnym razem. Trzymajcie się. Pa. I witam dwójki bardzo serdecznie. Czy podjąć tą decyzję za i przeciw? Najpierw wasza sytuacja wyjściowa. Jaka jest wasza sytuacja wyjściowa w tej sytuacji? Król Buław odwrotnie. Zdaje się, że nie podejmujecie działań w tej sytuacji. Właśnie nie podejmujecie decyzji i tutaj może wam brakować... Albo straciliście zapał, albo brakuje wam pewności siebie. Tutaj może być też tak, że niektórzy chcą, żeby było tak, jak oni chcą. Może ktoś się zachowuje w stosunku do was tchórzliwie na przykład. Okazuje jakąś słabość i nie macie dla tej osoby zrozumienia w tej karcie, że jakby nie macie dla tej osoby czy sytuacji tolerancji. I może chcielibyście okazać więcej współczucia czy zrozumienia, ale jest wam trudno. Czyli tu problemem może być nie podejmowanie działań, czy jakaś wasza tendencja do nietolerowania cudzej słabości czy tchórzliwości, coś takiego, coś więcej. Prawdopodobnie macie uczucia dla kogoś i chcecie się z kimś bardziej czy zaprzyjaźnić. Niektórzy może chcą do kogoś powrócić. Niektórzy za kimś tęsknią. Niektórzy na przykład potrzebują podjąć decyzję w sprawie dzieci albo w sprawie własnego wewnętrznego dziecka albo w ogóle w jakiejś kwestii uczuciowej. Możecie właśnie chcieć się z kimś czy pojednać, czy bliżej zaprzyjaźnić. Czy do kogoś wrócić się zastanawiacie, możecie za kimś tęsknić, myśleć. Ktoś może być wam szczególnie bliski, a ci, którzy mają dzieci, to może potrzebują jakąś decyzję w kwestii swoich dzieci podjąć. I teraz cokolwiek to jest, argumenty za podjęciem tej decyzji. Tak, tutaj decyzja może dla wielu dotyczyć odejścia z jakiejś relacji. Niektórzy mogą się zastanawiać, czy to odejście nie byłoby lepsze. Może być sytuacja trójkąta miłosnego, gdzie albo podejrzewacie zdradę, na przykład w jakiejś sytuacji związkowej, że ktoś was zdradza, ale trudno wam jakby udowodnić tą zdradę i nie wiecie, co robić. Inni, którzy są w relacji, mogą myśleć o odejściu z relacji. Tutaj, jeżeli chodzi o wierzę, to tak jakby się coś potrzebowało zakończyć, albo coś się kończy, albo coś się potrzebowało przebudować. Tutaj możemy mieć do czynienia z jakimiś zakończeniami, z wypaleniem się uczuć. Może to być też jakiś moment przebudzenia. Na pewno chodzi o jakąś radykalną zmianę
I tak trochę się pokazują na pozycji za karty, nie chcę powiedzieć, że negatywne, ale jest na przykład ta ósemka mieczy, która mówi o tym, że kompletnie jesteście bezradni w tej sytuacji. Możecie czuć się poszkodowani sytuacją, możecie być kompletnie bezradni, jeżeli chodzi o podjęcie tej decyzji, ale to tak wygląda, jakby była potrzeba zakończenia tego czegoś, cokolwiek to jest, lub przebudowy tego. Zaraz jeszcze dolosuję. Może chodzić o małżeństwo, bo na spodzie jest arcykapłan, więc niektórzy może potrzebują zakończyć małżeństwo swoje i bo na przykład uczucia się wypaliły w tej wieży. Ale też niektórzy mogą się bać, że ich relacja się wypala czy kończy, bo i że na przykład ich partner ich zdradza, bo zainteresował się kimś innym, lub sami zainteresowaliście się kimś innym i zastanawiacie się o odejściu, ale jesteście w tej sytuacji bezradni i nie wiecie, jaką decyzję podjąć. Coś takiego. Tak, i znowu ten arcykapłan, więc sprawa może dotyczyć waszego małżeństwa. Na przykład niektórzy są w małżeństwie i po prostu są tam z powodów pragmatycznych. Może być tak, że tam od uczuć już dawno odeszli. Tych uczuć nie ma, ale z powodów pragmatycznych, typu mieszkanie, pieniądze mogą w tym małżeństwie pozostawiać, chociaż myślą o odejściu, bo tam właśnie uczucia się mogły wypalić, bo mamy rozczarowanie. Więc może być tak, że jesteście w jakimś związku, który się wypalił, małżeńskim. Inni na przykład chcą zawrzeć związek małżeński z kimś, ale czują, że są w jakiś sposób przez tą osobę zdradzani, albo jest tu trójkąt miłosny i też nie wiedzą, co robić. Królowa Buław może dotyczyć jakiejś osoby w waszym życiu z trygonu ognia, albo to może być wasza energia. Może być tak, że ktoś w stosunku do was jest silnie dominujący i chce sobie was podporządkować, a jeżeli to wasza energia, to może być tak, że jesteście o kogoś zazdrośni, zaborczy i nie wiecie, jak sobie z tym poradzić. Albo to jest jakaś osoba atrakcyjna w waszym życiu, w stosunku do której nie wiecie, jak postępować. Czyli sprawa może być powiązana z małżeństwem i raczej jest powiązana z uczuciami, z jakimś rozczarowaniem czy wypaleniem się uczuć. Niektórzy mogą być swoim małżeństwem rozczarowani, inni na przykład chcą małżeństwo zawrzeć i są rozczarowani, że to nie następuje. I może być jakaś sytuacja trójkąta miłosnego. Zobaczymy teraz argumenty przeciw. Czyli co tu mogłoby być za, jeżeli faktycznie jesteście w małżeństwie, gdzie uczucia się wypaliły i jesteście tam tylko z powodów pragmatycznych, no to może warto pomyśleć o odejściu. No to już w sumie i tak wy będziecie musieli zadecydować. Ta Królowa Buław też w sumie może was zachęcać do podjęcia działań, bo jeżeli czujecie jakieś rozczarowanie, no to teraz jest pytanie, czy jest sens dalej w rozczarowaniu tkwić. Jeżeli faktycznie coś się zakończyło, to czy jest sens dalej w rozczarowaniu tkwić i niezadowoleniu, tak? Pytanie retoryczne. I teraz, no właśnie, więc tutaj ta decyzja w dużej mierze z jakimś małżeństwem czy stałym związkiem może być powiązana. I zobaczmy jeszcze sobie argumenty przeciw podjęciu tej decyzji.
Świat w odwrocie i świat. No jeżeli podejmiecie tą decyzję, to coś ewidentnie się zakończy, więc to jest tak, że wy możecie bać się po prostu zakończyć coś. Niektórzy związek, niektórzy małżeństwo na przykład boją się zakończyć, więc argumenty przeciw są takie, że to się po prostu zakończy i nie wiadomo, co będzie dalej, tak? Że będzie koniec. Mamy też królową buław i króla buław, więc sytuacja może dotyczyć jakiejś osoby w waszym życiu, która jest waszym odbiciem lustrzanym. Oboje możecie być z trygonu ognia na przykład, czy mieć cechy ogniste, ale jest szansa na coś nowego w asie monet, więc coś się zakończy, żeby mogło powstać coś nowego, tak? Ale najpierw musi się coś innego zakończyć. To jest taka sytuacja. Więc w tych argumentach przeciw, to tak naprawdę też mocno one są na tak, prawda? Na zasadzie coś się kończy, coś się zaczyna i tu jest po prostu pokazane, że wy nie czujecie się bezpiecznie z podjęciem tej decyzji, dlatego że boicie się, że zostaniecie sami. Czyli dla przykładu, jesteście w jakiejś relacji, w której uczucia się wypaliły, albo ta relacja runęła w gruzach, zakończyła się, ale jeszcze staracie się ją jakoś sztucznie podtrzymywać, na przykład z obawy, że już kogoś innego sobie nie znajdziecie, albo że z inną osobą wam nie wyjdzie, tak? Czyli tutaj po prostu zwróćcie uwagę na swoje lęki i argumenty przeciw są takie, że no, możecie się bać, że zostaniecie sami po prostu. Zostaniecie sami, opuszczeni, zaniedbani i nikt się wami nie będzie interesował. Więc tak czy inaczej ja wam nie powiem, jaką decyzję podjąć, tylko i tak będziecie musieli ją podjąć samodzielnie, bo każda decyzja wiąże się z ryzykiem. My nigdy nie wiemy, co będzie, prawda? Jeżeli my podejmiemy daną decyzję, czy nawet być z kimś, czy nie być, to jest zawsze ryzyko, bo ktoś zawsze może odejść, kogoś zawsze możemy stracić, ktoś może się zakochać w kimś innym, my możemy się zakochać w każdej chwili. W kimś innym jest tyle różnych po prostu możliwości, rozwiązań i sytuacji, które mogą się wydarzyć, że my nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, że po prostu ryzykujemy albo nie. Więc tu jest tak 50 na 50, po prostu za kimś tęsknicie, o kimś myślicie, ale może właśnie potrzebujecie zakończyć jakąś inną sytuację, albo na przykład niektórzy byli w jakiejś relacji, która się zakończyła, są rozczarowani, zawiedzeni, ale jeszcze są o tą osobę na przykład zazdrośni, jeszcze na przykład próbują w jakiś sposób tą osobę sobie podporządkować, albo chcą sobie właśnie podporządkować, a nie wiedzą jak. No tutaj też może być taka sytuacja, że trafiła kosa na kamień, król była w Królowa była, prawda? Może być tak, że ta osoba jest mocno do was podobna i też próbuje w jakiś sposób tutaj dominować i sobie was podporządkować. I mogą być tu jakieś walki o przejęcie władzy, kontroli i dominacji, ale dużo pasji tutaj może być, tak? Możecie być obydwoje silnymi osobowościami, tak? Więc jak to się mówi, może być tak, że trafiła kosa na kamień, więc zwróćcie uwagę na swoje lęki, bo my swoją energią, czyli energią swoich myśli i uczuć, kreujemy rzeczywistość, więc jeżeli przy podjęciu tej decyzji będziecie się bali, że ostatecznie zostaniecie sami, to sami możecie sobie taką rzeczywistość wykreować, prawda? Więc na to zwróćcie uwagę. Moi drodzy, życzę wam podjęcia jak najlepszej decyzji. I co ciekawe, nawet wasza karta wyjściowa to czwórka mieczy i też tutaj ta czwórka mieczy znowu się pojawia, więc prawdopodobnie boicie się samotności.
że zostaniecie totalnie, nie wiem, zaniedbani, opuszczeni sami, że nikt się wami nie będzie interesował. Więc uważajcie, tak jak mówię, na lęki, bo lęki się często po prostu manifestują, tak? Ogólnie energia myśli, uczuć, zarówno pozytywna, jak i ta lękowa, negatywna, może się po prostu ziścić. Potem szukamy winnych, a okazuje się, że sami byliśmy sprawcami danej sytuacji, więc uczulam. Dajcie znać w komentarzach, dajcie łapkę w górę. Oczywiście, jeżeli macie czas i ochotę, trzymam kciuki za podjęcie najlepszej dla was decyzji. I słyszymy się kolejnym razem. Trzymajcie się, pa. I witam bardzo serdecznie. Układ numer 3. Decyzja za i przeciw. Jaka jest wasza sytuacja wejściowa, jeżeli chodzi o podjęcie tej decyzji? Okej. Okay. Sytuacja jest taka, że niektórzy są w jakiejś sytuacji rodzinnej, czy sami mają rodzinę, czy w ogóle chodzi o rodziców, w której są niezadowoleni i narasta w ich poczucie przygnębienia. Są w jakiejś sytuacji rodzinnej, niejasnej, mętnej, gdzie czują się niezadowoleni, sprawy są w zawieszeniu i narasta w nich poczucie przygnębienia. Czyli tak jakby ta decyzja dotyczyła jakiegoś bezpieczeństwa, rodziny, spraw rodzinnych. Może być tak, że niektórzy chcą naprawić sytuację rodzinną, może niektórzy szukają rodziny, chcą stworzyć z kimś rodzinę, żeby czuć się bezpiecznie. Inni na przykład chcą polepszyć stan swoich finansów, żeby czuć się bezpiecznie, ale ten postęp nie następuje i są niezadowoleni. Więc w każdym bądź razie jakieś niezadowolenie i zawieszenie spraw w kwestiach czy finansowych, czy rodzinnych, tak? Niektórzy w tej rodzinie już mogą być i po prostu nie są zadowoleni z tego, jak się sprawy rozwijają. Inni na przykład chcą rodzinę stworzyć i się nie udaje. I są przygnębieni, a inni no, po prostu są skupieni mocno na finansach, chcą się poczuć bezpiecznie finansowo i też są niezadowoleni ze swojej sytuacji finansowej. Ale w dużej mierze właśnie może mieć to związek z sytuacją rodzinną, ta decyzja. I teraz, czy z jakiegoś rodzaju bezpieczeństwem, rozumianym jako rodzina, czy bezpieczeństwem finansowym. I teraz argumenty za. Zniecierpliwienie. Poczucie przegranej. Trójka mieczy w odwrocie. No tutaj w aspekcie podjęcia tej decyzji czujecie zniecierpliwienie, więc tu chodzi o to, że ta decyzja rzeczywiście dobrze by było, żeby była podjęta, jakby domaga się podjęcia, bo już jakby dłużej nie chcecie czekać, ale nie macie zaufania do swojej własnej decyzji, czy jakby nie ufacie sami sobie, że ta decyzja będzie dobra. I jesteście w aspekcie tej decyzji, tutaj macie poczucie przegranej i coraz bardziej was ta sytuacja dołuje, cokolwiek to jest, i ograbia was osobistego wdzięku i siły. Reagujecie tutaj nadmiernie emocjonalnie, co powoduje brak równowagi, więc w aspekcie podjęcia tej decyzji musielibyście popracować z emocjami, dlatego że towarzyszy wam tu poczucie klęski przegranej, braku zaufania. Może jesteście o kogoś zazdrośni, a może komuś nie ufacie, a może po prostu nie ufacie swoim własnym decyzjom. Może być jakaś sytuacja trójkąta miłosnego, może być sytuacja związana z jakąś zdradą, zranieniem,
Oczywiście to może dotyczyć spraw miłosnych, może dotyczyć spraw rodzinnych, może dotyczyć spraw związanych z pracą nawet. Choć bardziej tak jakby tutaj o sprawy rodzinne chodziło. Jakieś bezpieczeństwo. I blokuje was albo umysł i w podjęciu tej decyzji, że macie zamieszanie w głowie i nie wiecie, jaka decyzja będzie dla was dobra. Mamy aspekt izolacji i rozczarowania. Albo sami się od kogoś odizolowaliście i czujecie rozczarowanie sytuacją, rozczarowanie ukrywacie w milczeniu, więc tak jakby to poczucie rozczarowania i izolacji, ta izolacja może być we własnej głowie waszej. To jest tak, jakbyście nie podejmowali działań w tej sprawie, tylko się uciekali do głowy i tam mieli zamęt w głowie i nie wiedzieli, co zrobić. Więc tak jakbyście nie byli w swojej sile jeszcze, więc argumenty za jakby są negatywne, to znaczy, że na ten moment nie jesteście gotowi, żeby tą decyzję podjąć, więc prawdopodobnie potrzebujecie jeszcze czasu, żeby się wzmocnić i żeby tą prawidłową decyzję dla was podjąć. No i ważne, żebyście zaufali, bo tutaj jest niecierpliwość, więc jest sytuacja taka, że chcielibyście szybko tą decyzję podjąć, ale nie jesteście na to gotowi i emocjonalnie, i w sensie wibracyjnym. Zresztą to jest wszystko ze sobą powiązane. I żeby tą decyzję podjąć, to musicie jakąś większą klarowność, jasność uzyskać. Bo na razie jest pokazane rozczarowanie, izolacja, więc tak jakby te czynniki emocjonalne was blokowały na podjęcie tej decyzji teraz, a wiadomo, że decyzje pod wpływem emocji podjęte to są zazwyczaj najgorsze decyzje. To są zazwyczaj te decyzje pochopne, które podejmuje właśnie pod wpływem emocji i zazwyczaj one więcej szkody niż pożytku nam przynoszą. Więc mam wrażenie, że jeszcze nie jesteście gotowi na podjęcie tej decyzji, bo jeszcze nie macie zaufania, że to będzie dobra decyzja i nie jesteście w swojej sile. Tu może być jakiś rodzaj blokady, nie wiem. Albo wy się od kogoś odizolowaliście, albo ktoś od was się odsunął. Mógł ktoś was zablokować w jakiś sposób komunikacyjnie czy na telefonie i nie macie szans, nie wiem, rozmowy z kimś czy podjęcia ruchu. W związku z tym jesteście kompletnie bezradni i nie wiecie, co robić. Więc tak jakby albo sami się potrzebujecie wyrwać z izolacji, odblokować, albo ktoś się potrzebuje na was odblokować. To tak jak jeszcze by nie był odpowiedni moment na podjęcie tej decyzji, albo by była jakaś blokada, czy z waszej strony, czy ze strony tej drugiej strony, tak? I więc te argumenty za są tak naprawdę przeciwko. Więc tak jakby nie był dobry moment na podjęcie tej decyzji, a argumenty przeciwko. Brak równowagi, słabość, nerwowość. Jeżeli to jest jakaś sytuacja miłosna, argumentem przeciwko może być aspekt niewierności, albo waszej, albo cudzej, tym bardziej, że jest ta trójka mieczy, więc tu jest taka sytuacja, że mogliście się znaleźć w jakiejś sytuacji, czy miłosnej, czy rodzinnej, czy w pracy, gdzie doznaliście jakiegoś zawodu, rozczarowania. I możliwe, że się od kogoś odizolowaliście lub w drugą stronę ktoś się od was odizolował. I to rozczarowanie może być związane z aspektem niewierności. Więc jeżeli ta osoba w stosunku do was
wykazała tą niewierność, w jakiś sposób was oszukała czy zdradziła, no to trzeba jakby o tym pamiętać. I tutaj wtedy ten aspekt niewierności będzie miał znaczenie i będzie jako argument przeciwko. I wydaje mi się, że jeżeli arcykapłanka w odwrocie, to wy, to nie macie jeszcze na tyle równowagi emocjonalnej, żeby racjonalną decyzję tutaj podjąć. Czyli jesteście jeszcze za słabi i zbyt nerwowi, żeby tą decyzję podjąć, to by potwierdzało to, co było u góry. I nie ufacie własnej intuicji tutaj na razie. I nie macie na tyle równowagi emocjonalnej, żeby racjonalną decyzję podjąć. Więc rzeczywiście jest dla was rada, żeby się nie śpieszyć, dlatego że jeszcze wymagacie przemian i uzdrowienia. Więc argumenty przeciwko są zgodne z argumentami za, które okazały się być na nie. Czyli to potwierdza to, co było wcześniej, że żeby się nie śpieszyć, bo jeszcze wy albo ktoś musi przejść jakąś przemianę, muszą się tutaj jakieś struktury zwalić, że tak powiem, i nowe zbudować. Jest tu jakaś nauka, może być nauka dla ego na przykład kogoś, może trzeba zmienić przekonania. Na pewno jest aspekt przebudzenia i nauki, być może dla was, więc jest zachęta, żeby się z tą decyzją nie śpieszyć na razie, że jeszcze wy lub ktoś, ta druga strona wymaga wyciągnięcia nauki z sytuacji, czy uzdrowienia, czy jakiejś przebudowy. No jest ten aspekt oszustwa rzeczywiście. Jest tutaj jakiś aspekt zdrady i oszustwa. Jeżeli tu doszło do jakiegoś oszustwa, zdrady, to ważna jest cierpliwość. Niezależnie, czy was ktoś zdradził, oszukał, czy wy kogoś, to czasu będzie wymagało ponowne zaufanie tutaj w to wszystko. No tutaj może właśnie zdrada dotyczyć spraw rodzinnych. Może niektórzy z kimś rodzinę tworzyli, ktoś ich zdradził. Może niektórzy szukają tego bezpieczeństwa, a w jakiś sposób ktoś tu robi jakieś uniki, czy jest nieszczery, czy w jakiś sposób manipuluje. No ale rzeczywiście jest ta trójka mieczy i ta królowa była w odwrocie, może tutaj sugerować jakiś aspekt zdrady. Więc już niezależnie od tego, kto tutaj tych przemian jeszcze potrzebuje, uzdrowienia i wyciągnięcia nauki z sytuacji, ja mam jakieś takie przeczucie, że ta arcykapłanka w odwrocie to wy, że brakuje wam jeszcze równowagi emocjonalnej i zaufania co do tej drugiej strony, czy do zaufania własnym decyzjom, czyli tak jakbyście emocjonalnie jeszcze nie byli gotowi, albo ktoś nie był emocjonalnie gotowy. Więc tak jakby trzeba było jeszcze czasu na podjęcie tej decyzji. To tak jakby nie był odpowiedni moment jeszcze na podjęcie tej decyzji. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, jak to z wami rezonuje. Oczywiście to jest ogólne czytanie, więc różnie może być. Dajcie kciuka, jak wam się podobało. Trzymam kciuki za tą cierpliwość tutaj, bo tutaj ewidentnie ważny jest czas. I po czasie może się okazać, że podejmiecie bardziej korzystną dla was. Bo teraz jakbyście podjęli tą decyzję, to byłaby to decyzja jakby przedwczesna i prawdopodobnie byłaby ona podjęta pod wpływem emocji, więc niekoniecznie byłaby to dla was decyzja słuszna i właściwa, ale może być też tak, że jeżeli ktoś się na was tutaj zablokował, czy ktoś od was się, no to ten ktoś też potrzebuje czasu na to, żeby się odblokować na was, a jeżeli to wy się rozczarowaliście i zablokowaliście kogoś, no to też potrzebujecie czasu, żeby się jeszcze wzmocnić, prawda, przerobić te emocje, czy w tą stronę, czy w tą stronę, to tak czy inaczej trzeba czasu. Pozdrawiam, trzymam kciuki, dajcie czas, trzymajcie się, no i do następnego razu. Cześć, pa.